Dzień dobry. W tym nagraniu odpowiem na pytanie, które padło od jednej z uczestniczek tej grupy. I pytanie brzmi: jak przekonać najbliższych, rodziców i rodzeństwo, aby dbali o siebie i o swoje dzieci? Wiesz co, to jest bardzo ciekawe pytanie i dziękuję Ci za nie. To jest pytanie, z którymi myślę, mierzy się każdy, kto zaczyna żyć w zdrowy sposób i z taką gorliwością neofity, czyli kogoś, kto właśnie się nawrócił, chciałby zarazić tymi ideami, tymi sposobami, które właśnie poznał cały świat. A najczęściej najbardziej opornym tworzywem okazują się ci, którzy są najbliżej. W związku z tym miałabym dla ciebie takie zalecenie, które sama usłyszałam wiele lat temu. Zamiast oświecać, świeć przykładem. Wdrażaj to, czego się uczysz w swoje życie, wcielaj to w swoje życie i sposobem bycia, tym jak wyglądasz, jak się czuję, jak się czujesz, jaką jesteś osobą. Oddziaływuj na Twoje otoczenie, tak żeby to oni podeszli do Ciebie i zapytali Cię, co robisz, że masz taką piękną skórę, masz takie piękne włosy, jesteś taka spokojna, jesteś taka zorganizowana, jesteś taka zadbana, jesteś taka zdrowa, jesteś taka giętka itd., itd. Spróbuj swoim byciem, swoją jakością zainspirować innych do zmiany. Ten moment, kiedy my wychodzimy z inicjatywą i chcemy kogoś nawracać, ten moment, kiedy niepytani wychodzimy właśnie z jakimiś kazaniami czy z jakimiś wywodami na temat zdrowego stylu życia, jest momentem, w którym większość ludzi, jeśli coś im to robi, to uruchamia w nich reakcję obronną. I teraz, w zależności od tego, na kogo trafisz, to różną postać może być, może mieć ta reakcja obronna. To może być albo jawny opór, sprzeciw, albo to może być jakaś potyczka słowna, taki ping-pong. Ty coś powiesz, ktoś coś odpowie. Ty coś powiesz, ktoś coś odpowie. Albo to może być ignorancja, albo to może być sceptycyzm, albo to może być jakiś rodzaj wyśmiewania się. Powiem ci z własnego doświadczenia, że dużo głębiej zapadają słowa, jeśli one jakby, jeśli one wychodzą w odpowiedzi na czyjąś prośbę, czyjąś potrzebę, jeśli to ktoś przyjdzie i zapyta. I rozumiem, że bliskim osobom chciałoby się pomóc czasem najbardziej, a nieraz tego już doświadczyłam, obcując ze swoimi bliskimi osobami, mam na myśli i swoją rodzinę, i swoich przyjaciół, że nie jestem w stanie im pomóc tak długo, jak długo oni sami nie wyjdą z inicjatywą i nie wyciągną ręki, wiedząc, że zajmuję się ajurwedą i że jestem w stanie coś im na ten temat przekazać. Oczywiście, jeśli chodzi o dzieci, o małe dzieci, to jest zupełnie inna para kaloszy, ale to zdaje się jest temat na osobne nagranie, bo tutaj dużo zależy od tego, w jakim wieku są dzieci i jak wyglądało to życie, ten styl życia w rodzinie do tej pory. Zdarzają się mamy, które żyły dosyć, powiedziałabym, nieświadomie, jedząc hamburgery, pijąc Coca-Colę, zupełnie się nie troszcząc o zdrowie i któregoś dnia wskutek jakiegoś może kryzysu zdrowego stawiają swoje życie na głowę, bo mają w pewnym sensie brzytwę na gardle czy nóż na gardle. I one mają bardzo dużą motywację do tej zmiany. Natomiast ich otoczenie, dzieci, które już mają wtedy na przykład po 6, 7 czy 10 lat, nie mają aż tak dużej motywacji i ta zmiana jest dla nich trudna do zaakceptowania, jest dla nich czymś bardzo, bardzo nietypowym, nagłym i gwałtownym. I w takiej sytuacji trudno oczekiwać od rodziny, żeby tak szybko, tak gwałtownie i z takim entuzjazmem totalnie zmieniła swoje życie. Także reasumując, jeśli chcesz ich zainspirować do zmiany, chcesz ich zmienić, to po prostu świeć przykładem, aż, daj Boże, zainteresują się tym, co robisz i co sprawia, że czujesz się, wyglądasz i jesteś najlepszą wersją siebie. Dziękuję Ci bardzo za to pytanie i pozdrawiam serdecznie.